Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj Wielki Piątek i z tej okazji życzę Państwu błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Znajdujemy się dzisiaj w Paryżu, w dzielnicy 13, a jak dzielnica 13 to oczywiście polski sklep. A polski sklep to oczywiście polskie jajka, które Państwo na pewne za święta potrzebujecie. Dlatego serdecznie zapraszam do Grzegorza i do jego sklepu. Dzień dobry Grzegorzu, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zapraszam Cię przed kamerę, porozmawiamy spokojnie. Ostatni raz jak byłem u Ciebie, to już troszeczkę parę dni minęło. Wiem, że dzisiaj tu jest pełny zestaw wszystkiego, co chcieliśmy ostatnio pokazać. Tak. Powiedz, czym możemy się pochwalić? Na pewno pierogi, bo widziałem na zewnątrz znak pierogi własnej roboty. Zgadza się, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, pierogi ręcznie robione, no i bigos. Zacznijmy od tego, jakich smaków, czyli z jakim farszem macie pierogi? Pierogi są robione tak jak tradycyjnie, z mięsem, kapustą, grzybami, ziemniaki i twaróg. Między innymi także mogę się pochwalić krokietami ręcznie robionymi. Wspaniale. Ostatnio słyszałem, że pierogi to nie polski wymysł, że to już było dawniej, każdy tam rejon na świecie ma swoje pierogi w takiej czy innej formie, no ale nasz farsz jest naprawdę wyjątkowy i nasze ciasto też jest całkiem inne. Powiedz mi, jak Francuzom smakuje ten polski pierog, który ty robisz? Można się przekonać, gdyż wracają za każdym razem, próbując je, więc myślę, że nie ma co się chwalić, trzeba spróbować. Ja wspomniałem, widzą, że mamy dzisiaj Wielki Piątek, także jeszcze dzisiaj macie otwarte. Jutro, czyli w sobotę, też jest u Was otwarte. Jak wygląda sprawa z niedzielą? Niedziela jest dniem świątecznym, więc też staramy się poświęcić go rodzinie i spędzić razem, więc jeszcze dzisiaj, jutro, w sobotę Państwo możecie zrobić zakupy. Czyli jutro, w sobotę, od której do której godziny jesteście, tutaj można jeszcze przyjść? Od godziny 10 do 17 zapraszamy. Dobrze, a poniedziałek też jeszcze zamknięty, od kiedy zaczyna się, czy otwarty już jest? Zaczynamy od wtorku, wczesnym rankiem, więc jeżeli ktoś nie zdążył zrobić zakupy na święta, może zrobić też po świętach. I z tego co wiem, normalnie macie otwarte od 10 do 19, poza niedzielą czy sobotą od 10 do 17, dobrze pamiętam? Zgadza się. Fajnie, słuchaj, powiedz mi tego, powiedziałeś mi, mamy pierogi, mamy bigos, mamy krokiety i oczywiście podstawowe produkty, jakie każdy nasz rodak potrzebuje na stole, czyli ćwikły też nie brakuje do tego kabanosa. Nie, nie brakuje. Chrzan, ćwikła, barszcz biały, żurek, czyli tradycyjne potrawy na Wielkanoc. Jak ostatnio byłem, rozmawialiśmy o rybach, których nie mogliśmy pokazać, bo akurat były wszystkie wysprzedane, ale dzisiaj są te ryby i pokażemy, troszeczkę o nich opowiemy. Co nie? One są tak, także idziemy w tamtą stronę. Zapraszam. Tak. Bardzo lubię jeść ryby. Wiem, że filet to nie ryba, to doskonale wiem. Lubię jeść bardzo dorsza smażonego, śledzi uwielbiam i inne też ryby. Wiem, że kiedyś nad morzem w Międzyzdrojach była taka ryba mintaj. Ona nie była z Bałtyku, z tego dobrze co pamiętam, ale była w sprzedaży, głównie można było tam takie coś kupić. Ostatnimi laty jak przyjeżdżam nad Morze Polskie, nie zawsze wszędzie można dostać świeżą rybę. Tu dzisiaj też nie dostaniemy świeżej ryby w tych pięknych, dekoracyjnie zrobionych słoikach, ale mamy wyjątkowe tutaj ryby, mamy węgorza, mamy pstrąga, filet leszcza. Powiedz, skąd te ryby są i co za firma produkuje te produkty, które właśnie tutaj masz? Wszystkie przetwory pochodzą z Mazur, skąd i ja pochodzę. Znajduje się tam gospodarstwo rybackie, które specjalizuje się wyrobami tradycyjnymi wszystkich ryb z naszych jezior. Więc tak jak widzimy, mogą Państwo spróbować i skosztować rzeczy, które są nieosiągalne, myślę, w Paryżu nawet. Czyli mamy tak samo płoć, widzę. Także to jest, i powiedz mi, jak one są robione? Są robione w jakiej zalewie one są robione? One są robione w lekkiej zalewie octowej w galarecie. Z przyprawami, naprawdę, otwieramy i kosztujemy. I oczywiście nie może zabraknąć śledzia, tu jest z tej strony, może go nie ma. Mamy po drugiej stronie tutaj śledzia w płatach, w różnych rodzaju i oczywiście wędzoną makrelę. Tak, oprócz makreli mamy dorsza z nadbałtyku, z naszego bałtyckiego morza, pstrąga, też z Polski, kabanosy wędzone z łososia i filety ze śledzia w naprawdę wielu odsłonach. No i oczywiście te wspaniałe, pyszne pierogi, które tutaj na odległość już powiedzmy dają w oczy, że spróbuj mnie. Zgadza się, no ja sam za nimi przepadam, choć często sam je robię. Wspaniale. Grzegorzu, powiedz mi proszę, jak wygląda sytuacja w tygodniu, jeżeli ktoś by chciał przyjść po świeże pierogi? One są codziennie, czy w jakieś konkretne dni je przygotowujecie? Powiem szczerze, staramy się, żeby były w ciągłej sprzedaży, więc myślę, że z dostępnością nie ma żadnego problemu.
z rybami, one, te świeże ryby szczególnie, w jakich dniach tygodnia w ogóle masz dostawy, w jakich można przyjść, jeżeli by czegoś zabrakło? Staramy się sprowadzać ryby i wszystkie przetwory zresztą kilka razy w tygodniu, minimum dwa razy w tygodniu, więc większość przetworów naprawdę u nas jest bardzo świeża. Powiedz mi teraz, macie już stronę internetową, macie Facebooka, jeżeli tak, adres? Facebook jest, działamy prężnie, więc zapraszamy do kontaktu przez Facebook, nad stroną internetową i jeszcze pracujemy, potrzebujemy troszkę czasu. Jasne, ja przyznam się, że przed chwilą nie zauważyłem, ale tu mam tak samo wypis innych ryb, które to oczywiście będzie można, czy można kupić. Także to niesamowicie wygląda, mazurskie frykadelki też są, chociaż to nie ryba, wiem o tym. Ale miks rybny mamy, szczupaka, pstrąga, jesiotr. Też jest węgorz, jak mówiłem, o, sum nawet jest. Pono, tam jest wóz pieca i wędzony, także okoń, filet, sandacz, filet. Także wiecie Państwo, jednak ten filet to chyba też ryba. Myślę, że tak, tylko w innej postaci. Ja tak samo. Słuchaj, to co się mogę życzyć? Wszystkiego dobrego, spokojnych, radosnych świąt, błogosławionych. Dziękuję. Świętuj w niedzielę z rodziną, jak wiemy, w niedzielę, poniedziałek ma zamknięte. Także wszystkiego dobrego. A Państwa oczywiście zapraszam do Grzegorza. Jeżeli nie zdążycie w sobotę, to przynajmniej już od wtorku tutaj na zakupy, na pyszną rybę, na przepyszne pierogi, no i oczywiście bigos. Dziękuję Ci, Grzegorzu. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego i dla PPTV z Paryża Piotr Płonka.